Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Social Media Cast Plus Build. I dziś po miniaturce już widzicie, ale robimy Twitch. Twitchową dziewczynę. Jeżeli chodzi o moją historię z Twitchem, to tutaj też pewnie Was nie zaskoczę, ale mało korzystam. Kiedyś miałam taki epizod, że przez pół roku, wydaje mi się, dużo częściej korzystam z Twitcha. W tej chwili nie pamiętam, kiedy na niego weszłam tak naprawdę. Chociaż Twitch jest dość ciekawym miejscem i jeżeli ktoś na przykład lubi do różnych rzeczy, czy oglądać sobie coś, to na pewno jest to dobre miejsce. Ja w tej chwili mam wrażenie, że jakby nie zabrałam się za Twitcha, głównie dlatego, że i tak nie wyrabiam z oglądaniem YouTube'a i tego wszystkiego, co na nim jest i co chciałabym zobaczyć. I wydaje mi się, że jakbym przeszła na Twitcha, to jeszcze bym miała dwa razy więcej, cztery razy więcej, dziesięć razy więcej rzeczy do obejrzenia i bym się tylko denerwowała tym, że nie mogę. Albo że nie nadążam. Ale Twitch jest takim fajnym miejscem. Ja miałam taki epizod, że dużo oglądałam jazzy. To jest australijski bodajże? Rysownik? YouTuber rysunkowy. I swego czasu siedziałam na tych live'ach, bo często z tych live'ów później były odcinki, a ja jak miałam czas i mi powiadomienie wskoczyło, to czemu nie? Zawsze to jakieś tło fajne przez dłuższy czas i nie muszę zmieniać. Bo z YouTubem też jest taki problem czasem, że jak nagrywam, to muszę w trakcie zmienić na coś. I jeżeli nie przygotuję sobie kilku filmików, do przodu, no to w trakcie nagrania jest to dla mnie niewygodne po prostu zmieniać filmik i szukać na przykład filmiku. A tu zazwyczaj godzina, dwie co najmniej to jest takie lekką ręką, macie cały czas jakiś kontent lecący. Ale z drugiej strony ja też niewiele oglądam liveów. Czasem gdzieś tam wpadnę na jakiś czas, na troszeczkę, ale też mam z tym, że właśnie live trwa tak długo, a ja nie chciałabym nic stracić z tego, więc po prostu czasem sobie odpuszczam. Jeżeli chodzi o używanie jako streamer, to tego medium konkretnego, to użyłam chyba tylko raz i to był restream z YouTube'a, to wiesz mi to kiedyś nastawił i kiedyś tam zrobiliśmy, ale raczej nie korzystałam. Chociaż patrząc, jak część osób korzysta z tego Twitcha, zastanawiam się czasem, czy by nie, nie wrzucić sobie. Byłoby tam na pewno mniej osób z YouTube'a, ale z kolei też jakaś może nowa, ciekawa widownia, bo zauważyłam, że jest trochę streamowania na Twitchu, na zagranicznym przede wszystkim YouTube'ie simsowym. Jako, że ja tam oglądam parę osób w tym na przykład plambele, to wiem, że ona robi dużo live'ów i chce w końcu sobie, tak sobie powiedziałam, że w końcu trafię na jakiegoś live'a tam, bo też z live'ów po części pojawiają się przeróżne odcinki. I fajnie jest tak, jak zobaczycie coś i potem zobaczycie to zmontowane. Przynajmniej ja tak uważam. Ogólnie z tych wszystkich social mediów, to Twitch jest takim czymś, co chciałabym, myślę, spróbować. Jeżeli nie streamowanie, to właśnie obejrzenie w końcu czegoś, bo czasem faktycznie zaczyna mi brakować po tamtym półrocznym. Półrocznej fazie oglądania, tak, tak, żeby właśnie coś ciurkiem sobie leciało. Chociaż teraz jest dużo więcej też live'ów na YouTubie, i dużą część tych live'ów mogę sobie obejrzeć bez problemu jakiegoś tam. No ale jednak na Twitchu mam wrażenie, że jest tego troszeczkę więcej, właśnie, jeżeli chodzi też o live'y, i w ogóle jeżeli chodzi o content live'owy, taki dłuższy. Także samą platformę znam tak pokrótce można nazwać. Trochę z niej korzystałam, jako twórca z niej nie korzystałam, ale jest bardzo ciekawa jest właśnie takim faktem. Faktycznie oddzielnym medium, które ma swoje ramy i swoich ram się trzyma. I to jest dość dobre, bo jak coś jest od wszystkiego, to jest od niczego, jak to się mówi. Tak więc fajnie i warto, jeżeli są troszeczkę chociaż gdzieś tam podzielone te rzeczy. Chociaż ja nadal mówię, zostaję na YouTubie głównie, bo i tak nie wyrabiam ze wszystkim. W szczególności, że ostatnio powpadałam na przeróżne materiały, które mają po godzinę, po dwie godziny czasem nawet. Zaczęłam faktycznie też słuchać wszystkiego na przyspieszeniu półtora mniej więcej więcej. Nawet odcinki niektóre, które mają tam po 15-20 minut, zaczęłam na przyspieszeniu oglądać, co mój facet zaczął sobie żartować, że to brzmi jak jakiś Alwin Wiewiórki. Ale to jest jedyne, co pozwala mi tak naprawdę gdzieś tam ten content cały mniej więcej, który chcę obejrzeć, umożliwić w ogóle do oglądania. A jak u Was jest z Twitchem? Czy lubicie Twitcha? Czy oglądacie? Czy macie jakichś ulubionych twórców na Twitchu? Ja tak jak mówię, głównie jak już korzystałam to raczej twórców z YouTube'a oglądałam na Twitchu. Więc też nie miałam czegoś takiego, że znalazłam kogoś przez Twitcha typowo. I jestem ciekawa, jaką wy macie historię z Twitchem i jaki jest wasz stosunek w ogóle do tej platformy, do tego medium. A i ja ostatnio Twitcha znam z kilku śmiesznych troszeczkę dram, które gdzieś tam na YouTubie mi się trafiły, więc też powiem wam, że właśnie myślałam o tym, żeby tego Twitcha zrobić, i akurat wtedy mi się kilka takich zbieg okoliczności się zrobił. Jeżeli chodzi o pokój, jest podzielony tutaj również na dwie części, tak jak było w przypadku YouTube'a, mamy część gamingu nagrywaną, bo tutaj typowo ja się pod gaming podpinam, bo ja nic innego można powiedzieć nie znam jakby z autopsji. Pokój jest w kolorach czerni, jasnego drewna, bieli i trochę oczywiście tego fioletu takiego mocnego twitchowego. Trochę szkoda, że nie miałam czystej ściany takiej fioletowej, ale taką w ciapki dałam i też jest bardzo fajna. Mamy kwadratową część właśnie gamingową, tam jest biurko, jest kanapa, z kamerki fajnie widać do tyłu właśnie tą kanapę, rośliny, jest też taka Fakt, że nie mam akurat gier i tak dalej, więc też nie wkładałam tam książek, tylko po prostu jakieś ozdoby postawiłam na takiej metalowej półeczce, ale mi się kojarzą właśnie takie metalowe półki, gdzie sobie czy aparaty ustawiają twórcę, czy jakieś gry i tak dalej. Oczywiście osprzęt, trzy, trzy monitory, fakt, że makie, ale no już trudno, nie miałam innego. Ale jest professional. A jeżeli chodzi o tą część taką sypialnianą, to mamy taką między industrialem, między skandynawskim, Taki trochę surowy, a troszeczkę taki jeszcze bardziej surowy, bo w sumie i Scandi i Industria są dość surowymi, ale pomyślałam, że takie trochę designerskie, ale inne od tych poprzednich przynajmniej. No, może bliżej mu do Instagramowego niż na przykład do YouTube'owego. Jest siedzisko, jest szafka obok siedziska, oczywiście też z jakimiś fajnymi takimi dekoracjami. Jest mini toaletka przy szafie, bo w końcu tam miało być lustro, ale nie mogłam nic ładnego znaleźć, więc ostatecznie tam stanęła toaletka. I ta część już ma właśnie. Mniej tego fioletu jest bardziej zachowana w czerni z szarością i z bielą. I akcentowo, fioletowe mamy w poduszkach, w dekoracjach, w obrazach. Ogólnie mi się mega podoba ten pokoik. Także ja jestem zadowolona, jest też dużo roślin, bo jakoś tak kojarzy mi się właśnie twitchowy, taki typowo twitchowy pokój. Głównie z tym, co jest za osobą, a zazwyczaj za osobą albo jest green screen. I chciałam w sumie wstawić, ale potem pomyślałam, że nie wszyscy korzystają, skoro, w szczególności skoro ma taki fajny pokój z tyłu, to po co też go green screenem zakrywać. No i z kolei też pomyślałam, że kojarzy mi się właśnie tak. Z takimi bardzo fajnymi, trochę Ikea-owymi meblami. No i tak w tą stronę mniej więcej poszłam. Natomiast przechodząc do siemeczki, mamy Violet. Zastanawiałam się naprawdę, jak nazwać Twitchową streamerkę. No i miałam straszny problem z tym, bo tam gdzieś mieliśmy YouTube, to tam było Joy, jako że szczęście i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj jakby nic mi nie pasowało, a też no, nie chciałam typowo nazywać jej z jakiejś gry, bo nie jest to zbytnio uniwersalne, więc uniwersalnie nazwałam ją Violet, czyli fiolet, czyli jak najbardziej pasuje. Jest oczywiście w odcieniach fioletu, w końcu mogłam użyć tej fryzury z czapką, ona tam czekała na po prostu Twitch streamerkę. Bo wiem, że akurat je mówię, porównuję do youtuberki, ale dla mnie się kojarzy Twitch streamerkę z taką Jenna Marbles trochę i właśnie tutaj trochę w tym stylu poszłam. Tylko mam brązowe włoski, takie różowo-brązowe lekko. Ma lekko fioletowe jasne oczy, można powiedzieć, że soczewki sobie nosi, tak? Jest taka do specyficzna, ma taką fajną małą twarz, duże usta, duże oczy oczywiście. Jest taka zabawna, ale nadal uważam, że jest bardzo ładna. Jeżeli chodzi o cechy, no to oczywiście zapaleniec, bo ja uważam, że robię gamingową oczywiście. Mamy tutaj jeszcze cechę wesoła, bo stwierdziłam, że zazwyczaj kojarzy mi się to jednak z osobami wesołymi. Jednak przez te dwie godziny czasami jest fajnie, jak ta osoba ma właśnie wesołą atmosferę, sama jest zadowolona z tego, co robi, rzuca żarcikami, wiadomo. Jak praktycznie mam Wrażenie każdy na live. No i ambitna, trochę w stronę właśnie tego gamingu i tego odsiągania jakby najwyższych wyników, ale też i takiej chęci do podejmowania przeróżnych wyzwań jakichś. Myślę, że ostatecznie faktycznie wyszła bardzo fajna, taka właśnie sportowa, troszeczkę taka chłopczyca można nazwać troszeczkę, ale ma też kilka strojów mniej chłopczycowych. I właśnie jeżeli chodzi o stroje przechodząc, to na co dzień mamy tutaj zwykły taki t-shirt z długim rękawem w paski, poszarpane dżinsy i fajne takie fioletowawe buty, oczywiście czapka. Na ciepło Pogodę ma t-shirt taki tie-dye lekki z paskiem i wysokie trampki. Na zimną mamy tutaj jeansową kurtkę, ciemne spodnie i też takie buty wyższe, płaskie. I wszystkie w ogóle praktycznie buty są płaskie u niej, ale jakoś mi tak pasowało do niej. Jeżeli chodzi z kolei o te bardziej oficjalno-nieoficjalne, to mamy w oficjalnym właśnie kostium bardziej niż ten spodnie, a nie sukienkę, bo jakoś mi bardziej pasowała. Z kolei właśnie w imprezowym mamy taką fajną fajną obcisłą sukienkę fioletową z kurteczką, na sportowo oczywiście zwykłe, luźne dresy i t-shirt, a do spania mamy takie luźniejsze spodenki z wysokim stanem, zwykły t-shirt i bluzę taką obszerną, fajną. I o ile właśnie w trzech pierwszych znaczy w stroju na ciepło, na zimno i na co dzień ma szapkę, to do oficjalnych ma długie włosy, takie rozpuszczone, a do nieoficjalnych ma po prostu koczek, żeby jej było wygodnie. Dajcie znać, jak wam się podoba moja interpretacja twitchowej dziewczyny, jak wam się podoba pokoik, czy macie jakąś inspirację może dzięki niemu. Mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie znać jaka jest wasza historia twitchowa, a ja nie przedłużając będę się żegnać. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli podobał wam się odcinek, dajcie łapkę w górę, socjalki w opisie, no i co? Do usłyszenia! słuchania w następnym odcinku pa pa